No już idę, idę, tylko zadzwonię do Kamilka, bo nowe łachu przyszło. Halo, Kamilek? Kamilek? O, to chyba nie jest mój telefon. No ale w każdym razie dzisiaj pogadamy sobie o nowym łachu Element Ace. Na tym oto stoliku mam kilka urządzeń, które specjalnie przygotowałem dla tego filmu. Przede wszystkim najmniejszy licznik od łachu, jakim jest Element Bolt. Później mamy jego większego brata, czyli Roma. Mamy bezpośrednią konkurencję, czyli Karu Hammerheada, najnowszą generację. iPhone'a Pro 15. No i oczywiście uwaga, która będzie dzisiaj najbardziej poświęcona w tym filmie dla tego dżentelmena, jakim jest najnowszy Wahoo Element Ace. Zanim przystąpimy sobie do tego wszystkiego, o czym będziemy gadać, zobaczcie sobie sami, jak wygląda wielkość tych liczników. To jest dla porównania najmniejszy Bolt kontra największy z ich serii Wahoo, czyli Ace. Dokładamy sobie Roma. Jest lekka różnica, ale nie aż taka duża. Karu Hammerhead. I iPhone 15 Pro. No nie, nie za wielka różnica, jeżeli chodzi o wielkość pomiędzy tymi dwoma urządzeniami. Tak naprawdę dzieli ich wysokościowo około 2 cm, na szerokość są praktycznie identyczne, więc nie ma jakichś dużych różnic. No, trzeba przyznać, że gdy pierwszy raz zobaczyłem to urządzenie, to byłem w ciężkim szoku. Nie spodziewałem się takiej wielkości, to jest dla porównania moja dłoń kontra ten licznik. Ten film też miał powstać troszeczkę wcześniej, bo już miałem dzień przed premierą ten licznik, żeby móc coś więcej się o nim dowiedzieć. Też nie dostałem go na długo wcześniej przed premierą, więc wszystko jest na szybko, ale też chciałem poczekać z tym filmem tylko po to, żeby zobaczyć, co będzie opowiadane o tych licznikach w internecie, żeby po prostu nie powtarzać tego, co mówią inni. Tylko w tym filmie zobaczycie moje bezpośrednie odczucia, to, co ten licznik nam oferuje, czego nie oferuje, co by mógł mieć lepiej, czego nie ma na przykład, a co ma na przykład jego bezpośrednia konkurencja, jaką jest Karu Hammerhead. Specjalnie porównam Wam dzisiaj w sumie te dwa liczniki, bo o Bolcie i o Roamie myślę, że powiedziano już wszystko i nie ma sensu do tego wracać. Są to bardzo dobre liczniki, myślę, że liczniki, które będą dalej kontynuowane w Wahoo i też bardzo fajne liczniki, jeżeli ktoś potrzebuje coś na pierwszą nawigację albo prostszą nawigację. To urządzenie nie jest dla wszystkich, między innymi nie jest dla mnie, ale powiem Wam w tym filmie dlaczego. Ja osobiście od roku czasu jeżdżę na Karu Hammerheadzie najnowszej generacji. Do tej pory jeździłem na pierwszym elemencie, później jeździłem na Bolcie, później na Roamie, później na Bolcie dwójce, w końcu na Roamie dwójce. W tej chwili liczyłem na to, że zamienię sobie może na Ace'a, ale nie zrobię tego, zostaję przy Karu Hammerheadzie, który według mnie jest wszystko mającym licznikiem i do moich potrzeb, do mojego stylu jazdy, do tego, co ja potrzebuję, myślę, że w zupełności wystarczy. Z Hammerheadem jest jedna wada. Trzeba się powkurzać przez pierwszy tydzień, później dwa tygodnie, może ci troszkę zacznie przychodzić, a jak się do niego przyzwyczaisz, to tak naprawdę nie chcesz wracać do innych liczników. Taka jest moja ocena. Liczyłem na to, że zamienię sobie na Ace'a, ale niestety jego rozmiar mnie przeraził. Jestem osobą, która patrzy na wagę i też specjalnie sobie na tą okazję przygotowałem tą wagę, którą tutaj mam. I realnie jest to 208 gramów, tak jak podaje nam producent. Karu Hammerhead 123, Roam 100 gram, czyli troszeczkę jeszcze lżej. No i Bolcik chyba będzie najlżejszy 70 gram, więc jeżeli ktoś sobie ceni minimalizm i chce mieć dobry licznik, który ma kompletnie wszystko, to moim zdaniem Bolt jest perfekcyjny, idealną, optymalną rzeczą pod względem rozmiaru, pod względem charakterystyki pracy, wagi i jakości jest Roam. No i jak chcemy coś nowego, innowacyjnego, dotykowego, fajnego, fancy, ładnego, no to Karu Hammerhead. Chciałem Ace'a, tak jak mówiłem wcześniej, niestety okazał się dla mnie za duży, jest zbyt masywny, jest za ciężki według mnie i jest licznikiem, który po prostu nie jest mi tak bardzo potrzebny. Jest spory, bo ma 3,8 cala. Tak naprawdę producent chwali się, że ma największy komputer GPS na rynku rowerowy. Czy aż nam potrzebne są takie kolosy? Sami napiszcie w komentarzu, czy ma to sens, czy nie ma to kompletnie sensu. Moim zdaniem ma sens. I będę bronił takich rozmiarów, bo to, że mi się na przykład on nie podoba, to nie znaczy, że komuś nie będzie pasował. Nie mam ze sobą Garmina 1050, nie znam tego licznika tak dobrze, próbowałem się kilka razy przekonać do Garminów, nie jestem w stanie po prostu tego zrobić i za wiele nie wiem na temat Garmina, więc po prostu go tu
Nie mam. Wiem tylko tyle, co z filmów i z internetu, co się tam naczytałem. Więc nie będzie tu porównanie do 1050, będzie porównanie Ace'a z Hammerheadem. Więc nie zabierajmy czasu i przejdźmy do konkretów. Zanim zaczniemy tutaj bezpośrednio porównywać niektóre z tych liczników, zobaczcie sobie, jak kształtuje się wielkość Ace'a na tle tych pozostałych urządzeń, które tutaj mam. No Bolt ewidentnie malutki licznik, odłożymy go sobie tutaj na bok. Roam troszeczkę większy, Hammerhead dość sporym licznikiem jest mimo wszystko, ale przy Ace'ie bladnie i po prostu jest malutkim liczniczkiem. No i iPhone, który jest urządzeniem, które większość z nas tak naprawdę ma w rękach, czyli smartfon, który ma dobrą jakość wyświetlacza, dobrą jakość i rozdzielczość, tak naprawdę no, urządzenie, które mamy w rękach cały czas na co dzień. No i gdy widzimy te trzy urządzenia, czyli smartfona, Ace'a i Karu, no to tak naprawdę tylko Karu dojeżdża tutaj jakością wyświetlacza i tym, jak wyświetla po prostu wszystkie poszczególne elementy, ale o tym za chwilkę Wam opowiem co i jak. Zresztą przejdźmy sobie kawałeczek tutaj. Zobaczcie, jaka jest jakość mapy w tym urządzeniu. Oczywiście możemy sobie ją odblokować, zobaczyć sobie bezpośrednio tutaj mapę, przybliżyć. To samo możemy zrobić w Karu, tak samo ją odblokować, zablokować. W ogóle część funkcji jest moim zdaniem bardzo podobna w Ace'ie jak w Karu. I zobaczcie, tutaj ta rozdzielczość no, przerasta po prostu jakością, jakby tą mapę. Tak samo popatrzcie, jak płynnie się przerzuca mapa w Karu, a jak powoli się to robi, z jakim lagiem w Ace'ie. Uważam, że to są jeszcze problemy takie wieku dziecięcego, które moim zdaniem zostaną w pewnym momencie zmienione, naprawione i w jakiś sposób ta mapa no, po prostu zacznie działać lepiej. Jeżeli nie mielibyśmy porównania bezpośrednio z inną konkurencją, jaką jest na przykład właśnie Karu Hammerhead, no to jednak no zobaczcie, płynność działania tej mapy, a tej mapy no to jest no, dwa inne światy, nie? To działa po prostu płynnie, dobrze, wszystkie krawędzie są wyraźne, no tutaj niestety ten wyświetlacz moim zdaniem przynajmniej no, nie dojeżdża i nie daje rady. Przejdźmy sobie kawałeczek dalej. No, tutaj możecie sobie to zrobić bezpośrednio przez guzik. Tak samo w Hammerheadzie macie guziki, które też możecie używać i w tym urządzeniu zamiennie, czyli możecie przesuwać ekrany. W tym przypadku jest mapa zablokowana. Tutaj sobie przejdziemy jeszcze raz. Też zablokujemy tą mapę, żeby nam nie odjeżdżała. Zobaczcie, jak działa to szybko w Hammerheadzie, jeżeli chodzi o zmianę ekranów. Tutaj celowo chyba jest zrobione troszeczkę wolniejsze przejście, żeby zamaskować no, wolniejsze działanie tego systemu. Tutaj wszystko jest na strzała w Karu, tutaj niestety jest troszeczkę wolniej. Tak samo w Hammerheadzie, jak i w Ace'ie możecie sobie ekrany przesuwać tutaj guzikami. W tym przypadku są guziki u góry, tu jest guzik na dole. Obydwa są intuicyjne, obydwa są bardzo łatwe w obsłudze. Przejdźmy sobie do głównego menu. Co my tutaj mamy bezpośrednio z licznika? Tu ja oprócz tego, że mam ustawiony swój jakby system w Karu, czyli pod siebie poustawiane. Oczywiście z każdej z tych pól możecie tutaj sobie zmieniać. W przypadku Hammerheada robicie sobie to tutaj bezpośrednio w profilu, czyli możecie sobie kilka profili pokonfigurować bez siebie, pod siebie i możecie sobie to ładnie tutaj wszystko pozmieniać, wchodząc w profile. W przypadku Ace'a musicie sobie niestety tutaj wejść i w systemie to troszeczkę pokonfigurować. Czyli wchodzicie sobie w swojego elementa, Workout Profiles, możecie je w końcu dodać, tak jak na przykład tutaj w Hammerheadzie mam kilka zrobionych typów, tutaj tak samo można sobie dodać całkowicie swoje nowe, nowy typ jazdy, nowy profil, bo tak jak ja na przykład na Gravela mam całkowicie inaczej skonfigurowane strony, tutaj w tym przypadku też możecie sobie to ładnie zrobić. I tutaj jeżeli chcecie coś sobie zmienić, to po prostu wchodzicie tutaj, tak jak to było w przypadku poprzednich generacji liczników, wchodzicie i przestawiacie sobie tutaj suwakami wszystkie te pola, które po prostu chcecie w danej chwili sobie zmienić albo które chcecie zastąpić całkowicie na przykład czymś innym. W przypadku Hammerheada wchodzicie w profile, wybieracie ten, który chcecie, tak samo analogicznie jak to było w przypadku Ace'a. No i też możecie sobie tutaj tych pól dodać znacznie, znacznie więcej, bo mimo wszystko oprócz tego, że mamy tutaj cztery dodatki, to możemy po prostu sobie jeszcze dołożyć jakąś jeszcze dodatkową i pozmieniać ją, pokonfigurować sobie bezpośrednio z tej, bezpośrednio z licznika. Tu niestety w tym przypadku możemy sobie ustawić tylko to, co nam daje producent, czyli workout datę plus wysokościowy profil plus mapę i plus jakiś tam lab, który sobie możemy pod siebie poustawiać. Zobaczmy jeszcze na edit, czy coś tu jest do zmiany. Nie. Więc tylko możecie z czterech pól korzystać, w tym przypadku możecie sobie dodać
dodatkowe jeszcze strony i możecie ich mieć troszeczkę nawet więcej. Albo po prostu 3, albo 2, albo 4, tak jak ja mam w tym przypadku. I każdy z tych elementów możecie sobie ładnie poustawiać. Tak samo możecie zmienić sobie jeszcze typ tras, którym chcecie na przykład jeździć, czyli jak macie gravel, trail, tam nie wiem, pavement, czyli czy jakieś gładkie trasy, możecie to wszystko sobie tutaj pozmieniać. Tak samo sobie możecie ustawić, do jakiego jakby trybu będzie przeznaczony ten licznik. Tego na przykład Wahoo nie ma. Przechodzimy dalej. Zobaczmy sobie, jak wygląda samo menu. W tym przypadku tak samo ściągamy belkę z góry, jak w przypadku innych liczników. Tutaj sobie też ściągamy z góry. Co możemy tutaj zrobić? Możemy sobie zrobić jedną rzecz ważną, czyli zablokować ekran. Tutaj też możemy zablokować ekran. Możemy włączyć, wyłączyć Wi-Fi. Możemy zmienić czarny, biały. Czyli tutaj w tym przypadku też możemy to chyba zrobić. Tak, czyli mamy jasny, ciemny, czyli możemy sobie zmienić albo na czarny. Tak samo tutaj możemy zmienić na biały. Czyli jeżeli bardzo chcemy, możemy sobie tymi trybami, jeżeli ktoś nie lubi na przykład czarnego wyświetlacza, ja osobiście lubię, można sobie tutaj pozmieniać, pokombinować. W tym przypadku też. Więc można tutaj dokładniej sobie to po prostu porobić pod siebie. Jeżeli zmienimy tryb na czarny, to zobaczcie, co się dzieje. O, dawaj belko do góry. Zmienia się też kolor mapy. Nie każdemu mogą te czarne pola pasować. Mi osobiście nie pasują, więc uważam, że jeżeli bym chciał na przykład, żeby to było ładniej i czytelniej dla mnie, to chciałbym, żeby te pola były czarne, ale mapa, żeby mi się nie zmieniała. I tak jak na przykład w Karu mam pola czarne, które według mnie są wyraźniejsze i też pobierają mniej mocy, tak w mapie, no niestety, ale mapa jest na przykład biała, a tu po prostu jest czarna, jest to źle zrobione według mnie. Mapa nie powinna mieć możliwości zmiany kolorystyki, jeżeli ściągamy tryb z czarnego na biały, jeżeli zmieniamy tryb z czarnego na biały. No w tym przypadku no po prostu jest to nieprzemyślane według mnie. Następna rzecz. W Karu możecie sobie zmieniać do 100%. Patrzcie tutaj, tu macie 0, tylko 3 tryby, pośredni i maksymalny. Tak świeci Karu, gdy ma maksymalny tryb, a tak świeci Ace. Zobaczcie, to jest na 0 ustawiony i moim zdaniem się wiele nie różni od maksymalnego trybu, który używa Ace. Według mnie jest też to tak byle jak zrobione. Też moim zdaniem to jest kwestia softu, więc można to sobie zmienić. Tak samo możecie sobie zablokować z tego samego poziomu wyświetlacze, jeżeli chcecie używać tylko guzików. Jeżeli chcecie używać tutaj tak samo tylko guzików, musicie sobie to odblokować, zablokować bezpośrednio z licznika. No więc jak chcecie sobie go z powrotem później odblokować, naciskacie tutaj guzik, odblokowujecie. Tutaj w tym przypadku naciskacie dwa guziki na boku i guzik na boczku tutaj i odblokowujemy cały touchscreen. No i przechodzimy sobie dalej do kolejnych rzeczy, które tutaj mamy. Powiadomienia możecie wyłączyć, włączyć. W tym przypadku tak samo możecie wyłączyć, włączyć. Audio alerty, jakieś takie rzeczy możecie sobie tu pozmieniać. Custom alerty sobie możecie sami poustawiać. No i macie informację o tym, czy telefon wasz jest sparowany, czy nie. Resztę ustawień, które robicie, robicie bezpośrednio tutaj z pozycji waszego telefonu. Uważam, że to jest najlepsza opcja na rynku w tej chwili, jeżeli chodzi o dostosowywanie ekranów. Wahoo ma to perfekcyjnie zrobione. Zawsze mamy telefon w ręce, zawsze ten telefon gdzieś po prostu używamy, więc można spokojnie sobie tutaj intuicyjnie bardzo łatwo do tego przechodzić, ale miało to sens, tu nie był, gdy licznik był maksymalnie uproszczony, tak jak na przykład mieliśmy Roama, który nie miał dotykowego ekranu, no to fajnie było, bo mogliśmy to szybko w telefonie sobie pozmieniać. Ale teraz, gdy mamy na przykład licznik, który moim zdaniem jest, ma duże możliwości, można sporo tutaj tak naprawdę w nim robić bezpośrednio z licznika, to powinna się część ustawień, znacznie większa część ustawień powinna przejść tak samo jak w przypadku Karu bezpośrednio do licznika. I tutaj na przykład jak wchodzimy w ustawienia, to mamy tych ustawień no masę, a tu niestety troszeczkę to ubożyli. Myślę, że licznik ma większe możliwości do tego, więc liczę na to, że jakaś aktualizacja, która się pojawi, pozwoli na to, żeby sterować tymi ustawieniami bezpośrednio z licznika i nie używać do tego telefonu, tak jak jest to w przypadku Karu Hammerheada. Jeśli chodzi o na przykład dodatkowe elementy, które chcemy sobie sparować, no to wchodzimy sobie tu, podnosimy tą belkę do góry, oczywiście no, gorzej to niestety działa. Wchodzimy sobie w Par Sensors, wyszukujemy sensorów, które akurat mamy gdzieś w pobliżu. Nie wiem, czy jakiś mam, może łupa można będzie sparować. O, jest akurat Kicker Core. No i parujemy tak, jakby to było w przypadku pozostałych liczników, jak to było w starszych generacjach.
W tym przypadku, jeżeli chodzi o Karu, wchodzimy sobie i mamy masę sensorów, co jest fajne. Tu możemy sobie akurat korzystać z Bluetooth, możemy korzystać z N Plusa i naprzemiennie sobie tutaj zmieniać, z którym jakby protokołem mają być obsługiwane nasze sensory. Tutaj na przykład tego nie możemy zrobić. Wybieranie tras, bardzo proste. Wchodzimy w RUC. Oczywiście, jeżeli macie już uprzednio mapy wgrane do waszej aplikacji Wahoo, którą macie tutaj na telefonie, to wszystko wam powinno tutaj ładnie poprzerzucać, więc będziecie mieli to już bezpośrednio na liczniku. W przypadku Hammerheada jest to dokładnie bardzo podobnie. Też macie to wszystko zaczytane w telefonie. Po prostu wrzucacie sobie traki i macie wszystko tutaj na miejscu. Więc jest o tyle fajnie, że to akurat działa podobnie. Z kolei moim zdaniem lepiej to działa w Wahoo, bo mamy tutaj mapę wgraną bezpośrednio do aplikacji i ona od razu się synchronizuje. W przypadku Hammerheada musimy wejść na przykład na Strawę, dać udostępnić do aplikacji Hammerhead i dopiero aplikacja udostępnia nam bezpośrednio na urządzenie, więc w tym przypadku akurat Wahoo no, jest bezwzględnie lepsze, jeżeli chodzi o import map. W przypadku akurat Karu trzeba się do tego niestety przyzwyczaić, ale nie jest jakieś tam kłopotliwe, myślę, że też jest bardzo łatwe i intuicyjne. Dużo więcej moim zdaniem możliwości ma Karu, jeżeli chodzi o kustomizację pól. Dużo lepiej to działa, dużo czytelniej przede wszystkim. No i najważniejsza rzecz, która według mnie dotyczy tych dwóch liczników przede wszystkim, to jest to, że możemy bezpośrednio z licznika konfigurować praktycznie wszystko. Tutaj niestety musimy walczyć z aplikacją. I tak jak mówię, o ile to miało sens w starych licznikach, tak w przypadku tego licznika powinno być już bezpośrednio stąd. Także to by było tyle, jeżeli chodzi o porównanie. Według mnie jakby Karu wyznacza trend, jeżeli chodzi o jakość działania, o szybkość, o dokładność przede wszystkim wyświetlacza. Tu się spodziewałem troszeczkę lepszego softu, spodziewałem się bardziej czytelnego ekranu, spodziewałem się więcej możliwości, jeżeli chodzi o jakość przede wszystkim wyświetlacza, bo nie oszukujmy się, żyjemy w czasach, w których każdy z nas ma telefon w ręce i ma doskonały wyświetlacz. Tu w tym przypadku no, jest troszeczkę poniżej poziomu, który ja oczekiwałem. Aczkolwiek nie jest to minus. Ten wyświetlacz też nie na darmo się tu pojawił. On po prostu ma wytrzymywać, moim zdaniem, sam licznik ma wytrzymywać dużo więcej. No i też po to jakby powstało taki, a nie inny wyświetlacz, żeby tej baterii nie zjadał nam tak szybko. Sam producent chwali się tym, że Ace ma około 30 godzin pracy. Według mnie będzie to, myślę, że 60% z tego, co podaje producent, czyli około 20 godzin. Dla porównania Karu Hammerhead, mi osobiście, gdy jechałem PGR-a, po 8 godzinach zjadł dopiero 40% baterii. Więc według mnie, o ile poprzedni Karu był taki średni dość mocno i sam osobiście byłem bardzo nie do końca za tym licznikiem, tak nowa generacja moim zdaniem jest przepetardą. Bardzo mocna bateria, bardzo dobry wyświetlacz, bardzo fajna konfiguracja wszystkiego. Ale jeżeli ktoś chce na przykład zostać przy licznikach Wahoo, to myślę, że jest to bardzo, bardzo fajna opcja, ale tak naprawdę jeżeli potrzebujemy jakichś dodatkowych funkcji w tych licznikach, no to tak naprawdę Roam czy Bolt oferują nam to wszystko to samo. Bateria myślę, że też bardzo długo trzyma w Roamie, więc nie ma potrzeby się tutaj sugerować tym, że ten będzie miał większą baterię, będzie dłużej trzymać, bo myślę, że to będzie na bardzo podobnym poziomie, może minimalnie na plus dla Ace'a. Aczkolwiek jeżeli chodzi o same rzeczy, które nam oferuje Ace, a których nam nie oferuje Roam, no to mamy jakiś czujnik wiatru, który w większości albo nawet podejrzewam 99% osobom jeżdżących na rowerze nie będzie kompletnie potrzebny, znajduje się tutaj. Oczywiście jest głośniczek, który daje nam możliwość wysyłania powiadomień głosowych, czyli jeżeli chcemy gdzieś skręcić czy coś, to licznik będzie nas informował o tym, że skręć w lewo, skręć w prawo, tak jak jest to w nawigacji na przykład Google Mapsa. Nie jest to moim zdaniem całkowicie potrzebne. Nie ma tu diod. Były diody dawniej w Roamie, czy są dalej w Roamie, czy Bolcie, które informowały nas, że zbliża się skręt w lewo, w prawo. W tym przypadku tego no niestety nie można zrobić, bo mamy je usunięte, ale za to mamy powiadomienia głosowe. Ładowanie typu C, czyli żadna nowość, dwa kable w zestawie, czyli mamy kabel, który jest z dwóch stron C. Coraz więcej urządzeń tak naprawdę, czy samochody, czy ładowarki mają już tylko wejście C, więc spoko. Cały element jest ogumowany, więc jak się gdzieś obije czy coś, no to można go spokojnie, myślę, że zaniechać i nie przejmować się tym, że gdzieś nam spadł.
bardzo ładnie wykonana obudowa. Widziałem u Lachlana Mortona, że ma pomarańczową w ogóle ramkę, więc pewnie też te elementy będą w późniejszym czasie wymienne w Łachu. Co tu jeszcze z takich rzeczy ważnych, o których myślę warto powiedzieć? W przypadku Karu fajną rzeczą jest to, że możemy wydłużyć czas pracy baterii, wygaszając po prostu wyświetlacz. Jeżeli wiemy na przykład na ultra jakimś wyścigu, że mamy skręt za 5 km, to po co mamy sobie zabierać baterię i możemy po prostu go wygasić, jeżeli mamy w planie jechać na przykład całą dobę. No i możemy sobie wrócić łatwo do niego, uruchamiając go bezpośrednio jednym guzikiem. W tym przypadku chyba tego nie można zrobić, albo ja tego jeszcze nie odkryłem. Aczkolwiek myślę, że ta funkcja jest dużo fajniejsza i bardzo przedłuża pracę baterii. Oczywiście nie wspominając już wcześniej o tym, że możemy jeszcze sobie tutaj sterować tą jasnością tego wyświetlacza od zera praktycznie do 100%, a i tak jest wyraźniejsze niż w przypadku Ace'a. Producent dodaje nam jeszcze w zestawie dodatkową rzecz, jaką jest uchwyt. Niestety znaczna większość tych uchwytów nie będzie pasować. Widziałem, że ktoś wspomniał o tym, że tu jest przestawiona ta ramka. Myślę, że to mocowanie jest przestawione tylko po to, że licznik jest tak duży, że jakby kąt natarcia, że tak powiem, tego licznika musi być troszeczkę inny, dlatego jest pod innym kątem, ale nie bójcie się, większość, albo inaczej, wszystkie mocowania, które są dostępne w tej chwili na rynku, jeżeli chodzi o tego plate'a, w przypadku Łachu będą pasować, więc się o to nie martwcie. To, że to jest przestawione pod innym kątem, nie ma kompletnie znaczenia, bo oś tego mocowania jest idealnie pionowa, tak jak mamy oś naszej jazdy. Łachu zaserwowało nam aluminiowy uchwyt ze względu na to, że masa tego licznika jest dwa razy większa niż konkurencji praktycznie, więc też się obawiali o to, żeby on nie pękał. Była taka sytuacja, nie wiem czy nie w Karu, że wymieniali w pewnym momencie plastikowe uchwyty na aluminiowe, bo jednak ważyło to troszeczkę więcej. Więc Łachuś zapobiegło temu, dało ciężki, ale przynajmniej solidny uchwyt, który myślę, że nie powinien nas zawieść podczas jazdy, czy nawet jakieś tam nierówności, gdzie ten licznik po prostu będzie telepał. Widziałem już jakieś filmiki na internecie, które pokazywały, jak ktoś jechał z kamerką i ten licznik po prostu tak człapał, że masakra. Więc myślę, że ten aluminiowy uchwyt jest dobrym rozwiązaniem. Wiem, że wiele osób skarży się na to w internecie, że nie można założyć go do większości uchwytów i tak będzie. Ale jest na to pewne rozwiązanie. Jeżeli mamy uchwyt przegubowy, mocowany bezpośrednio od kiery, to znaczy go odchylić, zakręcić sobie licznik i po prostu go z powrotem założyć, ustawić do tej pozycji, którą oczekujemy do jazdy. To by było na tyle, jeśli chodzi o bezpośrednie porównanie. Myślę, że powiedziałem Wam prawie wszystko, bo na pewno o czymś zapomniałem. Ale myślę, że większość informacji jest przekazana. Moi drodzy, podsumowując ten film, chciałbym powiedzieć, dla kogo jest ten licznik, bo myślę, że dużo informacji, bardzo duża dawka informacji została przekazana i w pewnym momencie mogliście się zastanowić dwa razy, czy jest mi taki licznik potrzebny, albo w ogóle co wybrać, albo już byłeś zdecydowany nagle na ten licznik, już go w tej chwili nie chcesz. Moim zdaniem sugeruj się tym, co się Tobie podoba. Każdy z tych czterech liczników, który tutaj mam, czy to Ace, czy Roam, czy Bolt, czy Karu, są na tyle dobrymi licznikami, że żaden Cię nie powinien zawieść. Wiem, że mogłeś wyczytać w internecie, że jeden z nich gubi gdzieś na przykład zasięg, że gubi się w lesie, że przy gorszej pogodzie źle działa, że nie wiem, ustawienie, położenie księżyca wpływa na to, jak on będzie źle działał, czy będzie chodził dobrze, czy nie. Wiem, nie chodzi. W każdym razie każdy z tych liczników ma swoje wady, ma swoje zalety. Najbardziej optymalnym licznikiem w tej chwili na rynku jest Roam. Uważam, że jest bezcenny, jest bardzo dobrym licznikiem, dobrze dopracowanym licznikiem i dalej myślę, że można na niego spoglądać. Jeżeli chcę mały i lekki licznik Bolt, bardzo dobry licznik. I jeżeli chcemy mieć, moim zdaniem, co jest moim osobistym wyborem, subiektywnym dość mocno, to Karu Hammerhead w tej chwili jest jednym z najlepszych liczników, o ile nie najlepszym licznikiem, jaki jest obecnie na rynku. Ma wszystko, co powinien mieć dobry licznik, ma bardzo dobry wyświetlacz, ma bardzo długo trzymającą baterię, ma przede wszystkim mega dobrze zrobiony interfejs, jest perfekcyjny pod każdym względem, jeżeli chodzi o wielkość, o działanie. Też ma ramkę, którą można sobie odkręcić, wyczyścić przyciski pod spodem. To jest też kolejna zaleta. Ja osobiście zostaję z Karu Hammerheadem na najbliższy sezon. Zobaczymy, co się wydarzy w trakcie, ale na tę chwilę myślę go nie zmieniać. I dla kogo tak naprawdę powstał Ace? Ace powstał dla tych osób, które lubią gadżety, które lubią duże liczniki, które lubią mieć coś, czego nie ma inny, bo nie oszukujmy się, to jest drogi licznik i nie każdy będzie chciał wydawać taką ilość pieniędzy tylko i wyłącznie na komputerek GPS, więc
sam licznik jakby jakościowo, no przepetarda, no Wahoo nas przyzwyczaiło do tego, że robi dobre rzeczy, aczkolwiek no moim zdaniem ma sporo niedociągnięć, które jeszcze będą na 100% poprawiane softem, więc nie sugerujcie się tym, że coś na przykład wam w tej chwili nie pasuje, czy na przykład wyświetlacz, czy coś tam, czy jasność ekranu. To są pierdoły. Ja obstawiam, że one w pewnym momencie zostaną zamienione, więc jeżeli wam nie przeszkadza wielkość tego licznika, bo mi przeszkadza, to uważam, że Ace będzie naprawdę bardzo fajnym licznikiem, który będzie się dobrze rozwijał, który dostanie fajną ilość, dużą ilość update'ów, które naprawdę zmienią jego działanie. Na tę chwilę oczekiwałem czegoś więcej. Osobiście uważam, że mogli się bardziej postarać, tym bardziej, że mieli sporą konkurencję, którą mogli zbadać, poprawić, zobaczyć działanie. Więc uważam, że mogli to zrobić troszeczkę lepiej, aczkolwiek zrobili licznik, na który można spokojnie zawiesić oko i rozważać go jako licznik na nowy sezon. Jeżeli chodzi o mocowania, nie martwcie się, myślę, że zaraz rynek szybko zareaguje, bo jak sami wiecie, rynek nie lubi próżni, więc te mocowania myślę, że na rynku się za chwileczkę pojawią, więc będziecie mogli sobie je bez problemu myślę, że dokupić za jakąś chwilkę. Chcecie mieć coś innowacyjnego, fajnego, ciekawego? Bierzcie Ace'a, bo jest naprawdę ciekawym licznikiem. Nie jest moim pierwszym wyborem, ale jeżeli ktoś chce coś dobrego, to myślę, że Wahoo już przez tyle lat pokazało, że ich cały system i trenażery, i liczniki, i inne rzeczy, których się używa, są na tyle fajne, że spokojnie można Wahoo wybierać jako swój podstawowe urządzenie do jazdy na rowerze. Wahoo Ace. Dostępny już w sklepie Velopoint, jeżeli chcesz go zamówić, wejdź do nas na stronę, możesz go sobie tam kliknąć. Jeżeli powołasz się na ten filmik, na pewno coś tam delikatnie z tej ceny możemy ci urwać. Także ja się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka i widzimy się w następnych realizacjach. Trzymajcie się, cześć!